Szanowni Państwo, do miejsca uroczystości zbliża się kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej wraz ze sztandarami, sztandarem Akademii Marynarki Wojennej oraz sztandarem Niemieckiej Akademii Marynarki Wojennej. Sztandar jest znakiem jednostki Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Sztandar wojskowy jest niezmiernie ważnym symbolem narodowym, ukształtowanym od zarania naszych dziejów, jako tradycyjny przejaw honoru, męstwa i sławy każdego Polaka. Sztandar z wizerunkiem Orła Białego symbolizował zawsze tę, co nie zginęła. Polskie chorągwie i sztandary wojskowe rozsławili żołnierze polscy. Tymi symbolami patriotyzmu związane są losy naszego narodu i żołnierza. Jego wola walki, trud i krew, dzięki czemu znaki te weszły na stałe do skarbnicy najważniejszych symboli i pamiątek narodowych. Panie ministrze, dowódca uroczystości, komandor podporucznik Kucharski melduje Akademię pod oddziały reprezentacyjne oraz okręty Marynarki Wojennej do promocji. Dyrektora Komendanta Akademii Komandora Profesora Tomasza Szubrycka dokonuje przeglądu pododdziału biorących udział w dzisiejszej uroczystości. Czołem Akademia! Czołem Panie Ministrze! Czołem Marynarze! Stopień oficerski to jeden z najważniejszych momentów. Nie tylko dla tych młodych absolwentów, dla naszej uczelni, ale to święto dla całej Marynarki Wojennej i całych Sił Zbrojnych. Jest to wielka uroczystość, dlatego jest nam niezmiernie miło, że zaszczyciło ją tak wielu znakomitych gości. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza. Witam szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Pawła Solota. Panie ministrze, dziękuję bardzo za przybycie. Jest z nami pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał broni Leszek Szurawski. Panie generale, dziękuję bardzo. Są z nami przedstawiciele Sejmu, Senatu Ziemi Gdańskiej. Witam bardzo serdecznie panów posłów i senatorów. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej w Gdyni, panią Joannę Zielińską. O nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. No kręca stoczni! Pododdziały stoczni! Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szybko wystąpił potok sztandarowy, który prowadzi sztandar Akademii Marynarki Wojennej na pokład okrętu Muzeum Błyskawica. Do promocji na pokład ORP Błyskawica maszerować pod oddziały stoczni. W dalszej części naszej uroczystości odbędzie się promocja absolwentów Akademii.
Wchodzą na pokład okrętu jeszcze jako podchorążowie, a za kilkanaście minut opuszczą go już jako oficerowie marynarki wojennej. To nasze sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Sulawski. Jako pierwszy promowany będzie prymus Akademii, bosman podchorąży Dawid Richter. Bezpośrednio po nim promowani będą pozostali absolwenci, a wśród nich m.in. zdobywca drugiej lokaty, bosman podchorąży Robert Anchimowicz oraz zdobywca trzeciej lokaty, bosman podchorąży Andrzej Angel. W dniu dzisiejszym promowanych na pierwszy stopień oficerskich zostanie łącznie 22 podchorążów, 17 z Wydziału Nawigacji Uzbrojeno-Okrętowego oraz 5 z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Prymus Akademii Marynarki Wojennej bosman podchorąży Dawid Richert do promocji. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję pana podporucznikiem marynarki. Podporucznik marynarki Dawid Richert. Uchwała ojczyzny! Gratuluję panie poruczniku. Uchwała ojczyzny! Gratuluję pana hojnym swoim, jak pan pamięta, po pierwsze kto pana promował, a po drugie, że pan dążył do tego, żeby stanąć za kilkanaście lat na moim miejscu. Wszystkiego dobrego. Uchwała ojczyzny! Uchwała ojczyzny! Do promocji! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podporucznikiem marynarki. Podporucznik marynarki Marcin Kowera. Gratuluję. Uchwała ojczyzny! Podporucznik marynarki Wiktor Augustynia. Gratuluję panie poruczniku. Chwała ojczyzny. Podporucznik marynarki Daniel Zalewski. Gratuluję panie poruczniku. Chwała ojczyzny. Chwała ojczyzny. Podporucznik marynarki Filip. Gratuluję panie poruczniku. Chwała ojczyzny. Chwała ojczyzny. Podporucznik marynarki Dawid Dębiński. Gratuluję panie poruczniku. Chwała ojczyzny. Chwała ojczyzny. Podporucznik marynarki Piotr Kastrolewicz. Gratuluję panie poruczniku. Kufala ojczyzny! Kufala ojczyzny. Podporucznik marynarki Arkadiusz Łuka. Gratuluję panie poruczniku. Kufala ojczyzny! Kufala ojczyzny! Gratuluję panie poruczniku. Kufala ojczyzny! To! Promocji! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panów podporucznikiem marynarki. Podporucznik marynarki Paweł Kroń. Gratuluję panie poruczniku. Uchwałę ojczyzny. Podporucznik marynarki Bartosz Otręba. Gratuluję panie poruczniku. Uchwałę ojczyzny. Podporucznik marynarki Kamil Jurczak. Uchwałę ojczyzny. Uchwałę ojczyzny. Podporucznik marynarki Jakub Piechota. Gratuluję panie poruczniku. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Andrzej Angel. Gratuluję panie poruczniku. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Krzysztof Gratuluję Bieliński. Gratuluję panie poruczniku. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Robert Anchimowicz. Gratuluję panie poruczniku. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję panie poruczniku. Ku chwale ojczyzny. Do promocji! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję panie i panów podporucznikiem marynarki. Podporucznik marynarki Paweł Turek. Gratuluję panie poruczniku. Uchwała ojczyzny.
Podporucznik marynarki Wojciech Podolski. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Łukasz Dama. Panie poruszniku. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Mateusz Włoszczyk. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję, panie poruszniku. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Jakub Pieniążek. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję, panie poruszniku. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Sylwia Kutra. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję, panie poruszniku. Ku chwale ojczyzny. Podporucznik marynarki Miłosz Zaręba. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję, panie poruszniku. Ku chwale ojczyzny. Po promocji. Promocja jest zawsze podniosłym wydarzeniem w życiu podchorąży, kadry i pracowników wojska uczelni. Jedna z ostatnich przed wojną promocji odbyła się 10 lutego 1939 roku w Gdyni. ONP Błyskawica. W czasie II wojny światowej promocje oficerskie w polskiej marynarce wojennej odbywały się na terytorium Wielkiej Brytanii. Pierwsza w 1941 roku w koszarach Devonport. Prymus Akademii Marynarki Wojennej, podporucznik marynarki Dawid Licher otrzymuje nagrodę przyznaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej, z rąk szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Pawła Solocha. Ku chwale ojczyzny! Za szczególne osiągnięcia wykonywania zadań służbowych i ukończenie 2017 roku Akademii Marynarki Wojennej drugą lokatą minister obrony narodowej wyróżnił nagrodą rzeczową podporucznika marynarki Roberta Anchimowicza. Za szczególne osiągnięcia wykonywania zadań służbowych i ukończenie 2017 roku Akademii Marynarki Wojennej z trzecią lokatą rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej wyróżnił nagrodą rzeczową podporucznika marynarki Andrzeja Andyla. Wyróżnienie oficerowie, wysok! Wyróżniony przez ministra obrony narodowej za drugą lokatę podporucznik marynarki Robert Anchimowicz otrzymuje nagrodę rzeczową z rąk ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza. Wyróżniony przez rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej za trzecią lokatę podporucznik marynarki Andrzej Angel otrzymuje nagrodę z rąk rektora komendanta. Chwale ojczyzny. Chwała ojczyzny. Chwała ojczyzny. Wyróżnienie oficerowie. Do szyku. Stop. Tekst ślubowania odczyta podporucznik marynarki Arkadiusz Łucha. Prezentuj. Pod oddziału na prawo. Prawo. Wierny przysiędze wojskowej. Wierny przysiędze wojskowej. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Świadom godności oficera Wojska Polskiego. Składam Tobie, ojczyzno. Składam Tobie, ojczyzno. Uroczyste ślubowanie. Uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze. Będę Ci służył zawsze. Wszędzie i w każdej potrzebie. Wszędzie i w każdej potrzebie. Będę stał niezłomnie. Będę stał niezłomnie. Na straży bezpiecznego bytu, narodu i państwa. Na straży bezpiecznego bytu, narodu i państwa. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej. Jest moim prawem najwyższym. Jest moim prawem najwyższym.
Nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno. Nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno. Abyście wiernie stali na straży narodu i państwa polskiego, godnie służąc tam, gdzie ojczyzna wymagać będzie waszego poświęcenia. Amen! Duch Święty niech czuwa nad wami, abyście pomnażali chlubne tradycje oręża polskiego, naśladowali bohaterskich obrońców Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbali o dobre imię i honor oficera marynarki wojennej. Amen! Zbawiciel nasz, Syn Boży, niech da wam jasność myśli, aby w cieniu sztandaru z odwiecznym hasłem Bóg, honor, ojczyzna służyć tym najświętszym wartościom do końca życia. Mam zaszczyt odczytać list pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości promocji na pierwszy stopień oficerski podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szanowni państwo, bliscy, rodziny, przyjaciele nowo promowanych, którzy przybyliście na tę niezwykłą uroczystość. W rocie przysięgi, którą słyszeliśmy, powtarzano przed chwilą te wzruszające i niesłychanie mocne słowa. Niezmiernie nam miło, że możemy przeżywać tę chwilę w tak zaszczytnym gronie i przy tak wspaniałej prawie. W imieniu nowo promowanych chciałbym podziękować rodzicom oraz najbliższym. Czeka nas ogrom pracy i wyzwań. Jednak jestem przekonany, że w pełni sprostamy stawianym nam wymaganiom. Wierzę, że słowa złożonego przed chwilą ślubowania oficerskiego będą przyświecać wam przez całą waszą zawodową służbę. Życzę wam powodzenia na nowych stanowiskach służbowych, pełnej satysfakcji spełnionej służby oraz zwykłego żołnierskiego szczęścia. Dziękuję. Czołem, marynarze! Czołem, marynarze! Pięć kroków na wprost. Marsz! W prawo, w lewo, na krok, odstąp!
Pod oddział spocznij. Rozluźnić szyk. Zapraszam rodzinę do złożenia gratulacji prezydenta. Szanowni Państwo, w chwili obecnej przybliżę Państwu sylwetki najlepszych słuchaczy naszej uczelni, którzy w dniu dzisiejszym zostali promowani na pierwszy stopień oficerski i za zajęcie pierwszych lokat zostali wyróżnieni nagrodami honorowymi prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra obrony narodowej i rektora komendanta Akademii. Prymus Akademii Marynarki Wojennej, podporucznik marynarki Dawid Wilipek, pochodzi z Miechucina. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji Zbrojenia Okrętowego. Interesuje się innowacjami technologicznymi. Poza tym jest zapalonym podróżnikiem, fascynuje go poznawanie nowych miejsc i kultur. Czynnie uczestniczył w akcjach promujących oddawanie krwi oraz sam jest honorowym krwiodawcą. Swoje pierwsze stanowisko służbowe obejmie w Dywizjonie Okrętów Bojowych. Podporucznik marynarki Robert Anchimowicz, zdobywca drugiej lokaty, pochodzi z Chełma. Jest absolwentem... Chciałem zapytać, jakie były w przypadku pana, jeśli chodzi o motywacje. Przede wszystkim wychowanie patriotyczne, pochodzi z domu, więc pochodzę z Dęblina. Tutaj stolica sił powietrznych, także lotnictwo, ale ja wybrałem ten rodzaj sił zbrojnych ze względu na zamiłowanie do morza od najmłodszych lat. Motywacja przede wszystkim patriotyzm. A u pani? Dziękuję bardzo. Stwierdziłam, że z Podkarpacia najlepiej będę mogła to uczynić nad morze. Jako pierwszy defiluje pododdział nowo promowanych oficerów. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Jakub Jasiaczek. Tuż za pododdziałem nowo promowanych defiluje kompania reprezentacyjna marynarki wojennej. Za kompanią reprezentacyjną maszerują poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy Akademii Marynarki Wojennej oraz poczet sztandarowy Niemieckiej Akademii Marynarki Wojennej. A tuż za pocztami pododdział kadry Akademii Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest komandor porucznik Sławomir Dorotek. Kolejne pododdziały tworzą pododdziały Batalionu Szkolnego Akademii Marynarki Wojennej. Pierwszy pododdział prowadzi porucznik Dawid Klariter. Kolejny pododdział dowodzony jest przez podporucznika marynarki Artura Opokę. Kolejne pododdziały w mundurach ćwiczebnych to nowo wcieleni podchorążowie, którzy dopiero 3 tygodnie rozpoczęli swoją służbę, a jak pięknie defilują, nagrodźmy ich gromkimi brawami. Pododdział to pododdział w ubiorach historycznych, dowodzony przez podchorążego Kacpra Choćko. Szanowni Państwo, towarzyszyła naszej uroczystości, rozpoczynała defiladę, a teraz ją zamyka Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.